świata. I one naprawdę działają na człowieka bardzo kojąco, bardzo, bardzo przyjemnie. Są oczywiście badania też, to pewnie niektórzy z Państwa słyszeli, badania na temat tego, jak wpływa na organizm ludzki mruczenie kota, że te wibracje mają jakąś określoną częstotliwość, która wpływa na nas kojąco, a nawet lecząco. Są też takie... Jest też taka teoria, że być może to nie teoria nawet, dokładnie nie wiem, ale że kot mruczy nie tylko jak jest mu przyjemnie, mruczy również jak jest chory, dlatego że jego wibracje, częstotliwość tych wibracji jest taka, że ona go leczy, pomaga na przykład wzrastać się kościom jego, tak? Więc on wtedy też mruczy, bo on się w ten sposób przyspiesza swoje zdrowienie, tak? Więc to naprawdę niesamowite zwierzę jest. Myślę, że to nie jest już tylko teoria, dlatego że wiem, że terapia dźwiękowa, terapeuci właśnie dźwiękowi bardzo często posługują się właśnie przy okazji leczenia dźwiękiem, właśnie również kontaktem z kotami, które mruczą. Także to nie ma się co śmiać, naprawdę. No to mruczenie jednak, poza tym jednak jest taka miejska legenda, nie wiem, czy to jest poparte faktami, czy nie, że koty przytulają się do nas w miejscach, gdzie jesteśmy chorzy, gdzie coś nam się dzieje, gdzie coś jest nie tak. Tak, to podobno tak, ale ktoś z kolei próbował obalić tą teorię, że niby koty chcą nas leczyć tym, że stany zapalne w naszym organizmie mają podwyższoną temperaturę, ponieważ kot szuka ciepłego miejsca, to układzie się w tych miejscach, które są cieplejsze. Nie wiem, ile w tym prawdy, natomiast ja osobiście uważam, że koty leczą, koty wpływają na nas fantastycznie i w ogóle każdy powinien mieć kota w domu i byłby świat lepszy. I jeszcze taka rzecz. Czytałam, że w Wielkiej Brytanii organizacje, które zajmują się właśnie ochroną zwierząt, bardzo mocno protestują przeciwko właśnie między innymi kocim kawiarniom i też lokalom, które w jakiś sposób angażują zwierzęta ze względu na to, że zwierzęta źle się czują w głośnych, gęsto zaludnionych miejscach. Wiem, że pani ma też specjalnego opiekuna na miejscu, który kontroluje to, jak koty się czują tam na miejscu. Tak, jak to wygląda właśnie ta sprawa z sanepidem? Kocim opiekunem, bo to jakby dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy. Z sanepidem sytuacja wygląda tak, że musieliśmy oddzielić dwa pomieszczenia, czyli jedno, w którym wydajemy posiłki i napoje, i drugie zupełnie osobne, w którym przebywają koty i do którego możemy wejść. I teraz dostajemy dużo zarzutów, że nie wnosimy na salę kocią zamówień i podajemy gościom, którzy muszą z tymi tacami lawirować. Wiemy, że to jest utrudnienie, natomiast jest to wymóg sanepidu. My po prostu nie możemy tam podawać posiłków. My możemy je podawać w części, gdzie zwierząt nie ma. A decyzja każdego z gościa jest... Może być taka, że ze swoim zamówieniem, ze swoim posiłkiem czy kawą może zrobić co chce i może również ją wnieść wtedy do sali kociej. Natomiast sanepid, nasze przepisy polskie nie pozwalają na to, tak? Czyli to jest takie trochę obejście i wyjście z sytuacji, tak? Jeśli chodzi o koty, rzeczywiście, no, myśmy się spotkali też z różnymi zarzutami odnośnie tego, że chcemy te koty męczyć, zarabiać jakieś ciężkie pieniądze na nich i w ogóle nie wiadomo co. Natomiast naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tym kotom źle nie było, bo jakby moim założeniem też była pomoc. To oczywiście robimy, czyli te koty mają tam takie warunki, żeby naprawdę im się krzywda nie działa. Tam jest dużo ciszej niż w klasycznej kawiarni, to już wspominałam. Jest osoba, która tego pilnuje, żeby ludzie nie łamali tego regulaminu, tak? Znów wracam do regulaminu, który leży na stolikach, który jest przed wejściem, trzeba się z nim zapoznać. Tam jest o hałasie, jest o tym, żeby kota nie brać, żeby go nie dokarmiać, żeby nie świecić mu lampą błyskową. Jest ograniczona liczba miejsc w tamtej sali. To nie jest duża liczba osób. Ale jeżeli skończą się miejsca, to już nie upychamy tam na siłę nikogo. Tak, po prostu nikt więcej tam nie wejdzie. Musi poczekać, aż się zwolni miejsce. Koty mają osobne pomieszczenie.
na górze, koty też bardzo lubią być na górze, jeżeli mają dość ludzkiego towarzystwa, mogą tam pójść. Tak jak powiedziałam też, one z tego już w tej chwili nie korzystają. Tak na początku jeszcze, jak nie były przyzwyczajone, nie mogły sobie poradzić z sytuacją, być może jeszcze się stresowały, tam wchodziły. W tej chwili w ogóle z tego nie korzystają, tak? W tej chwili przychodzą ludzie, którzy naprawdę wiedzą, jak postępować z tymi kotami. Raczej rzadko zdarza się, żeby ktoś wszedł i naprawdę robił tam jakieś straszne rzeczy tym kotom. Także jest... Pod tym względem naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tym zwierzakom nic się nie działo. Ja bardzo kocham koty i nie pozwoliłabym na to po prostu. Tak? To ja nie chcę tutaj, nigdy w założeniu moim nie było, żeby coś złego się tam stało. Zawsze, od zawsze myślałam o tym, żeby zorganizować to tak, żeby wszystkim było jak najlepiej. Przede wszystkim stworzyła im pani tam dom. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. Oprócz tego, ponieważ w ogóle mieliśmy bardzo dużo, dużo takich opinii, no bardzo negatywnych i właśnie ze środowiska prozwierzęcego, że tak jak już wspomniałam, że no chcemy jakąś wielką kasę robić na kosztem tych kotów, dręczenia. Wiem, że też krakowska kawiarnia miała z tym jakieś turbulencje. Oczywiście, że tak. Każda. W tej chwili jest już więcej kawiarni w Polsce. Jest w Lublinie, tworzą się jakieś kolejne i rzeczywiście każda się zderza z tym samym problemem. Natomiast w tej chwili często te fundacje, które nie chciały z nami wcześniej współpracować, już z nami są w bardzo głębokiej współpracy, tak? My organizujemy wspólnie kiermasze, pomagamy bezdomniakom, zbieramy karmę. Zbieramy koce dla schronisk. To wszystko dzieje się oczywiście i na to dajemy zniżki na kawę, tak? Więc to jakby naprawdę robimy wszystko, żeby działo się wszystkim zwierzakom jak najlepiej i działamy też tak charytatywnie, więc super. Po prostu ja się bardzo cieszę, że to zaskoczyło, że jesteśmy w stanie tak pomagać. Mówi pani, że zaczęła pani współpracę z wieloma fundacjami. Jedną z nich jest Fundacja Świętego Franciszka. Jaki to jest rodzaj współpracy? Czy to jest jakiś rodzaj wsparcia, czy jak to wygląda? Rodzaj współpracy jest taki, że przede wszystkim udostępniamy swoje pomieszczenia na kiermasze. Stoi u nas puszka, w której zbieramy środki dla fundacji. Stoi pudełko, w które zbieramy karmy, bo ludzie też czasem wolą przynieść karmę niż dać pieniążki, więc zbieramy również karmy. Udostępniamy na naszym Facebooku, już mamy taki naprawdę bogato rozbudowany Facebook, mamy bardzo dużo fanów, jest nam łatwiej dotrzeć do niektórych ludzi, udostępniamy te koty potrzebujące, zresztą nie tylko im, ale różnym fundacjom również. Domu szukamy. To się udaje bardzo często dzięki nam. Dostajemy za to serdeczne podziękowania, że super, że po naszym poście udało się znaleźć dom. Naprawdę serce rośnie, jak się takie rzeczy dzieją. Także tak. O. czyli misja pomocowa, misja też tego, żeby panowała inna kultura pracy, troszeczkę, a właściwie zupełnie inna atmosfera. Pani mówi, że właściwie ten cały biznes, chociaż tak jak mówię, to nie jest biznes w klasycznym tego słowa rozumieniu, to jest bardziej pewnego rodzaju wspólnota, którą pani tworzy, czy właśnie przedsięwzięcie. Pani powiedziała, że to jest dla pani jak rodzina wręcz. Tak. I koty też są jak rodzina, ale myślę, że chodzi o całe zaangażowanie w projekt, i którego one są nieodłączną częścią oczywiście. Tak, to prawda. Myślę, że też nasi bariści, którzy pracują u nas, oni też nie traktują pracy tylko jak pracy. Ja to widzę, że oni się też angażują we wszystkie projekty, tak, dają coś z siebie ponad to, co muszą w zwykłej pracy, tak? Oni naprawdę, naprawdę chcą, żeby to miejsce istniało, chcą, żeby było jak najlepiej, żebyśmy dawali radę, więc wszyscy razem robimy coś dlatego, tak? Jeżeli jest jakiś dzień zamknięty i coś malujemy, to robimy to wszyscy razem, tak? Po prostu siadamy i malujemy meble, bo tego wymagają, albo mamy jakąś koncepcję, tak? Po prostu robimy to razem i to jest niesamowite, bo oni to robią, bo chcą, poza czasem swojej pracy, tak? Więc to naprawdę jest rodzinnie.
Tak, jest super. My jesteśmy przyjaciółmi tam. A planuje pani otwarcie jeszcze większej ilości kawiarni Miał Cafe? No i tu zdradzę tajemnicę. Tak, jest taki plan i zaczęłam działać w tym kierunku. Natomiast jest to trudny projekt, ponieważ Miał Cafe nasze w tej chwili dopiero zaczyna wychodzić na prostą, tak? Nie jest, to wymaga oczywiście podejścia biznesowego również, tak? Więc pracujemy nad tym, żeby dalej się rozwijało, żeby było w stanie samodzielnie funkcjonować. I jest oczywiście pomysł na to, żeby otworzyć kolejne takie miejsce. W tej chwili oglądam lokale, no i kalkuluję, liczę i myślę, co tu znowu sprzedać, żeby otworzyć kolejną kawiarnię. To też w Warszawie? Tak. Tak, w Warszawie, myślę, że w takim bliższym centrum. Myślę o tym, żeby to był większy lokal, ponieważ robimy też bardzo dużo warsztatów i takich przeróżnych, naprawdę przeróżnych spotkań. To chcielibyśmy, żeby tam była też, żeby to było miejsce, żeby było miejsce, które można oddzielić na takie warsztaty, tak? Czyli żeby nie było potrzeby zamykania kawiarni w tym czasie dla innych gości, tylko żeby się działo dużo, dużo różnych kulturalnych spotkań i rozwojowych. Widziałam u pani też dosyć dużą kolekcję książek w kawiarni. Rozumiem, że to się nieodłącznie jakby wiąże z tym, co pani oferuje, czyli tym relaksem, z takim przystopowaniem trochę i wyjściem z miejskiego trybu życia, takiego szybkiego, z tym gnaniem w tym momencie do wejścia do pani kawiarni i troszeczkę właśnie uspokojeniem się i również może zajrzeniem do książki jakiejś. Oj tak, zdecydowanie. Ja jestem wielką fanką książek, a konkretnie kawy, książki i kota na kolanach, więc to połączenie staram się stworzyć też w kawiarni. Fajne jest to, że ludzie przychodzą, pytają, czy mogą pożyczyć książkę. Czasem jest tak, że przynoszą coś na wymianę, więc to tak naprawdę fajnie funkcjonuje. Tak? Większość tych książek w ogóle przyniosłam z domu. Nie wiem, jak będzie z drugą kawiarnią, bo mi się książki skończyły, ale też inni ludzie przynoszą nam książki, tak? Więc to też jest fajne, że ludzie chcą to robić, że ludzie się tymi książkami również interesują. Oczywiście jest tam też parę książek o tematyce kociej, bo trudno, żeby ich nie było. Na przykład jak żyć z neurotycznym kotem, taką widziałam. tak, to jest fajna książka. Trochę taka prześmiewcza, ale tak. Jeszcze tak, jest ciekawe. Jak żyć z neurotycznym właścicielem kota. Tak, to też jest dobre. Co by pani poradziła osobom, które chcą zacząć biznes? No już zostańmy przy tym aspekcie kawiarnianym w tym momencie. Czy to jest właśnie bardzo dobre wyjście zaczynać od crowdfundingu? Czy jednak pani by może inaczej, z perspektywy tego, że już pani ma to doświadczenie, to może inaczej by pani coś zrobiła, inaczej by pani zaczęła? Powiem szczerze, w Polsce cały czas jest to trudny temat. On oczywiście działa i rzeczywiście chyba polecałabym jednak innym próbę z crowdfundingiem, bo on jednak pomaga, on jednak wspiera. Natomiast rzeczywiście trzeba się do tego dobrze przygotować, więc to moja rada jest chyba taka, żeby bardzo dobrze się przygotować do crowdfundingu i uodpornić na niestety na hejt. Mm-hmm. A pani ma jeszcze inne ciekawe hobby oprócz Miał Cafe. Jeździ pani na motocyklu i jeszcze jest jedno hobby, które jest związane z meblami. Czy to meble, które widzimy właśnie w kawiarni też? Tak. Tam oczywiście też robimy, co możemy. Dużo mebli już się wymieniło w tym czasie. Może wyjaśnię, że pani też, pani zajęciem, pani hobby, pani pasją jest odrestaurowywanie mebli. To odrestaurowywanie to jest takie duże słowo, raczej takie, raczej nadawanie im drugiego życia, bo myślę, że nie poradziłabym sobie z odrestaurowaniem naprawdę takiego mebla, który potrzebuje wielkiej pomocy, ale coś tam jestem w stanie zaszpachlować, coś tam jestem w stanie zbić i pomalować, tak? Więc i to rzeczywiście jest pasja. Relaksuje mnie to, lubię to robić, tak? Zresztą kocham piękne meble, stare meble i lubię chociaż cieszyć oko. Natomiast rzeczywiście samo malowanie jest bardzo relaksujące i tak jeżdżę na motocyklach, kocham to robić też.
W ubiegłym roku trochę mało czasu, bo jak otwierałam kawiarnię, no to liczę na to, że uda mi się to nadrobić, ale w związku z tym, że przecież wpadłam na fantastyczny pomysł otworzenia drugiej, to nie wiem, jak to będzie, ale postaram się wypośrodkować to. Specjalne miejsce odosobnienia dla kotów jest właśnie u pani w lokalu. Oprócz tego leżaki, leżanki, hamaczki, domki, półeczki, drapaki. W co jeszcze wyposażony jest lokal takiego kociego? Jeszcze jedno ważne miejsce, czyli toaleta dla kotów. Jest to osobne pomieszczenie, bardzo ważne. W koty, jeszcze tak, przede wszystkim w koty. Proszę tak. Powiedzieć, ile ich jest i jak się bawią? Bo tego jeszcze nie powiedziałyśmy, to przecież istota spraw. Dokładnie, mamy 7 kotów. Postaram się opowiedzieć krótko o każdym coś. Mamy 2 chłopaków. Jeden to jest Rudzi, który wita wszystkich gości, wchodzi do każdej torby. Drugi to jest Puma, który trochę ma wszystko gdzieś, ale bardzo lubi się pieścić i to mocno pieścić, więc jest taki bardzo agresywny w tych pieszczotach. Tak mocno uderza głową i wkłada tą głowę, żeby go miziać. On często też przychodzi do naszej pierwszej części i siedzi w oknie i wita w ogóle gości pierwszych, ponieważ jest takim kotem, który nie ucieka. On w ogóle po prostu lubi z nami być w tamtej części. I reszta to kotki. Mamy Milusię, która jest trochę puszysta. Jest bardzo specyficzna, bo jest już znana przez naszych gości z tego, że bywa agresywna. Chodzi o to, że ona po prostu, jeżeli jej się coś nie podoba, to bardzo szybko daje o tym znać. Dobrze, chociaż jest klarowny sygnał. Jest jasny, nie ma pomyłki w odebraniu tego sygnału. Mamy przecudną kotkę Luiskę, która jest opiekunką kotów. W sensie takim, że ona je wszystkie wylizuje i wszystkie jakoś tak po matczynemu traktuje. Jest przekochana, więc ona opiekuje się Telmą i Alicją, które są najmłodsze, były sterylizowane przez nas w tym roku. Mają około roku. I one się strasznie kochają, często ze sobą śpią i się nawzajem wylizują, to jest przesłodkie. No i mamy jeszcze czarno-białą Ksenię. To jest bardzo specyficzny kot. My trochę się śmiejemy, że ona jest nie do końca pełnosprawna umysłowo, że ona tak trochę nie wie, co się dzieje. Ja myślę, że to po prostu jest taki kot, że każdy kot ma inny charakter i ona też ma trochę gdzieś to, co się dzieje wokół. Koty to pani pasja. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że bardzo pouczającą i motywującą też dla wszystkich osób, które chciałyby założyć swój biznes, nieważne jak nowatorski, nieważne jak innowacyjny, to na pewno przykład pani kawiarni będzie bardzo dobrą motywacją, bardzo dobrą zachętą do tego, żeby jednak mimo przeciwności rozpocząć coś nowego i związanego ze swoją pasją. Anna Pawlicka, założycielka pierwszej w Warszawie, drugiej w Polsce kociej kawiarni Miau Cafe. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję pięknie. To była audycja Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Weronika Wakulska. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu inateka.pl. Polskie Radio 24. Więcej świata. Komentarz Elżbiety Królikowskiej-Eivis. 2 tygodnie po wyborach prezydenckich, a na ulicach amerykańskich miast wciąż maszerują młodzi ludzie z banerami nie dla Trumpa, nie dla faszystów i no Trump, no Ku Klux Klan. Skąd to zderzenie Trumpa z faszyzmem i skąd wziął się tu Ku Klux Klan? Kiedy Donald Trump wyszedł na czoło wyścigu do Białego Domu i zagroził demokratce Hillary Clinton, na jego głowę zaczęto wylewać hektolitry brudów. Typowy dla liberalnej lewicy chwyt Hitlerem w prawicę, konserwatystę, republikanina. Właściwie za każdym razem, kiedy do władzy dochodzi prawica, w Polsce, w Australii czy Hiszpanii, słyszymy o nowej fali faszyzmu rozlewającej się po świecie. Do dziś feministka Germaine Greer nazywa faszystką Margaret Thatcher, amerykańscy studenci George'a Busha, a australijscy zieloni Tony Abbotta. Dziś, choć na dobrą sprawę nikt nie zna poglądów politycznych prezydenta elekta, jednym z najczęściej powtarzanych epitetów jest ten faszysta Trump. Faszystą w prawicę to stały numer z bogatego repertuaru lewicowy iluzjonista show. W
ciągu ostatnich kilku lat wielką karierę zrobiło określenie populizm. Lewicowe partie i ich media powtarzają, jak kilka dni temu, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Przejęcie władzy w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech przez partie prawicowo-populistyczne zmuszają każdego, kto interesuje się przyszłością Europy, do refleksji. I zamartwiają się wielką siłą tego nowego trendu. Nastąpiło kolejne pomieszanie pojęć. Populista zaczął być używany zamiennie z konserwatystą i prawicowcem, choć są to trzy zupełnie różne słowa i trzy różne znaczenia. Populizm, z łaciny populus, lud, opisuje zjawiska polityczne, których wspólną cechą jest retoryka odwołująca się do woli ludu. Można zapytać, cóż w tym złego? Przecież cała demokracja od czasów Arystotelesa opiera się na wyborach władz z woli ludu, a potem służbie ludowi. Przecież to samo jądro, istota demokracji. Jednak z czasem słowo populizm zmieniło treść i przesunęło się w stronę socjotechniki, demagogiczny chwyt dla uzyskania czy utrzymania władzy. Zmienił się jego sens i zabarwienie emocjonalne na jednoznacznie negatywny. I liberalna lewica używa terminu populizm jedynie w tym negatywnym sensie. Od kilkudziesięciu lat, a zaczęło się to wraz z rewolucją kulturową lat 60., lewica zaczęła stosować pojęcie populizm, kiedy chciała skompromitować wybory parlamentarne, prezydenckie, które nie poszły po jej myśli. Och, to tylko populiści, powtarzały wtedy New York Times, The Guardian czy Humanité. My, oświecone elity, pokażemy wam właściwą drogę do rozwoju państwa i społeczeństwa, ekonomii i kultury. Typowym dżinglem tego zjawiska może być wypowiedź Bronisława Gieremka po wyborach niekorzystnych dla Unii Wolności. Ten naród nie dorósł do demokracji. Ale ciekawe, dlaczego liberalna lewica milczy jak zaklęta, że istnieje także lewicowy populizm, który akcentuje prawa mniejszości, relatywizm moralny, wszystkie te ruchy proaborcyjne, eutanazja, eksperymenty eugeniczne, antyklerykalizm. Wystarczy poczytać Krytykę Polityczną czy Schodząc do parteru, tygodnik Nie i Charlie Hebdo. Zakłamywanie historycznych terminów, demagogia, manipulowanie emocjami, wykorzystywanie ludzkiej ignorancji. To dlatego młodzi, niedoświadczeni ludzie są tak podatni na ten lewicowy wolapik. I jeszcze jeden przykład żonglerki znaczeniowej, wymienne używanie terminów partie konserwatywne i populistyczne. Ta pierwsza orientacja bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz umacniania tradycyjnych wartości, jak naród, suwerenne państwo, religia, rodzina. Ojcem konserwatyzmu był Brytyjczyk Edmund Burke, który sformułował swoją teorię w opozycji do tego, co się właśnie działo za kanałem La Manche, w fundamentalnym dziele rozważania o rewolucji we Francji. Zmierzam do tego, że konserwatyzm to system zakorzeniony w przeszłości i historii, a populizm to jedynie bryk, skrócona, zdeformowana wersja tego, co się nazywa prawicą. Wszystkie te różnice między konserwatyzmem i populizmem, prawicą i faszyzmem, lewica stara się zatrzeć, wymieszać. A biedni studenci, choć i dorośli, nie mają pojęcia, że oto dokonuje się na nich zabieg polityczno-lingwistycznej manipulacji. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. I tak właśnie minęła godzina 6. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś pierwsze w historii polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzą szczeciński korpus NATO. Minister kultury postuluje wzmocnienie organizacji pozarządowych. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Dziś pierwsze w historii polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Do Londynu leci premier Beata Szydło oraz m.in. ministrowie rozwoju, spraw zagranicznych oraz obrony narodowej. Główne tematy rozmów to kwestie gospodarcze, bezpieczeństwa oraz sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii. Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślał na konferencji prasowej, że oprócz Polski tylko Francja prowadzi konsultacje międzyrządowe z władzami w Londynie.
państwo tylko i wyłącznie potwierdza nasze dobre relacje, partnerskie relacje z tym państwem. Konsultacje międzyrządowe będą doskonałą okazją do tego, aby porozmawiać o najważniejszych kwestiach: polityka gospodarcza, kwestia dotycząca sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii. W trakcie naszego pobytu pani premier Beata Szydło, jak i również pani premier Theresa May spotkają się z liderami środowisk polonijnych. Po południu zaplanowano oficjalne rozmowy w siedzibie premier Wielkiej Brytanii przy Downing Street 10. Rafał Bochenek zapowiadał, że podczas dyskusji na pierwszym planie będzie sytuacja Polaków na Wyspach, a nie opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Polacy bardzo mocno przyczyniają się do wzrostu brytyjskiej gospodarki, są taką pozytywną iskierką, bym powiedział, jeśli chodzi o to społeczeństwo. I ja chciałbym podkreślić, że to nie będzie rozmowa o Brexicie. To będzie rozmowa przede wszystkim o aktualnych naszych relacjach i oczywiście perspektywach ich rozwoju na przyszłość. Kilka dni temu szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski przekonywał, że w Europie Wielka Brytania jest dla Polski ważnym partnerem, a Brexit zmaterializuje się najwcześniej za 2-3 lata. Na koniec wizyty w Londynie premier i ministrowie wieczorem spotkają się z Polonią. Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzą szczeciński korpus NATO. Andrzej Duda i Joachim Gauck spotkają się przed południem w sztabie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydenci w trakcie wspólnej wizyty w Koszarach Bałtyckich zwiedzą stanowisko dowodzenia. Zapoznają się m.in. ze stanem przygotowań jednostki do przejęcia dowodzenia nad NATO-wską szpicą, czyli siłami szybkiego reagowania. Formacja gotowość do takich działań ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Wzmacnianie szczecińskiego korpusu to efekt ustaleń ostatnich dwóch szczytów NATO. Sojusznicy zarówno w czasie obrad w Newport, jak i tych w lipcu w Warszawie ustalili, że szczecińska formacja będzie tą jednostką, która w razie kryzysu przejmie dowodzenie na wschodniej flance wojskami sojuszniczymi. Dla prezydenta Joachima Gaucka to pierwsza wizyta w Szczecinie. Ma nie tylko wymiar wojskowy, ale też polityczny. Wizytę w korpusie poprzedziła duża regionalna impreza gospodarcza. Pierwsza polsko-niemiecka giełda kooperacyjna. Ze Szczecina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wicepremier, minister kultury postuluje wzmocnienie organizacji pozarządowych. W rozmowie z TVP Info Piotr Gliński stwierdził, że sektor pozarządowy musi być silny, między innymi po to, by skutecznie pełnić funkcję kontrolną wobec władz. Minister podkreślił, że program na rzecz sektora pozarządowego jest gotowy od lat. To jest program, którego zadaniem jest zracjonalizowanie funkcjonowania sektora i danie szansy rozwoju w tym sektorze wszystkim organizacjom na równi. Także przeciwdziałania pewnym negatywnym zjawiskom. Piotr Gliński zapewnił, że nowa ustawa dotycząca sektora pozarządowego ma na celu go wzmocnić. Minister kultury dodał, że ważnym elementem programu jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w relacjach z samorządami. To jest program, który na przykład chciałby wspierać lokalne media obywatelskie, bo z tym jest problem. W Polsce przez 27 lat prawie zaniknęły lokalne grupy kontrolne i właśnie media obywatelskie i warto było je wesprzeć. Wicepremier Piotr Gliński dodał, że funkcja kontrolna mediów lokalnych zanika, ponieważ często są one uzależnione od samorządów. Prognoza pogody. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju pochmurno, miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura od -3 stopni na północnym wschodzie i na Pogórzu do 2 stopni na pozostałym obszarze, jedynie nad samym morzem do 4 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 85 km na godzinę, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Media Expert. Poniedziałek niskich cen. Laptopy z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert w ramach niezależnej sceny Polskiego Radia. Laureaci Nagrody Grammy, Randy Brecker i Włodek Pawlik Kwartet. Godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Wydarzenie, którego nie można przegapić. To była reklama. Już prawie 6 minut po 6.
Poranek w Polskim Radiu 24. Wiesław Molak, dzień dobry Państwu. Dziś na przekór pogodzie spróbujemy bardzo dobrze zacząć nowy dzień, nowy tydzień. To zapraszam. Mamy poniedziałek, 28 listopada, 333 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o 7.19, zajdzie o 15.29. Dzień coraz krótszy, będzie trwał już tylko 8 godzin i 10 minut. Imieniny obchodzą Grzegorz, Jakub, Lesław, Natalia i Zdzisław. Wszystkiego dobrego także dla dzisiejszych jubilatów. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Grand Prix czwartego konkursu Audycja Historyczna Roku dla Beaty Chyży-Czołpińskiej za film Obława. Dokument zrealizowany przez Bielsat TV jest rekonstrukcją zdarzeń, hołdem oddanym pamięci prawie 600 zaginionym osobom i wołaniem o rozwiązanie zagadki ich losów. Konkurs Audycja Historyczna Roku organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: wydarzenie, losy i historie regionalne. Uroczystość, która odbyła się w Białymstoku, tę uroczystość podsumuje Witold Banach. Audycja Historyczna Roku. W kategorii Historia Regionalna laureata przedstawi dyrektor oddziału IPN w Białymstoku Barbara Bojarnik-Hasberuk. Pan Kamil Krzypki, Radio Zachód. Nagroda dyrektora oddziału za audycję Ucieczka. Dla mnie to spore naprawdę zaskoczenie. Audycja opowiada zupełnie nieznaną historię, która nawet w Zielonej Górze, tam skąd pochodzą jej główni bohaterowie, była kompletnie nieznana. Audycja dotyczy ucieczki w 1951 roku uprowadzonym samolotem cywilnym z komunistycznej wtedy Polski za granicę. Dwóch śmiałków, którzy przyjechali krótko po wojnie do Zielonej Góry, poznali się w szkole szybowcowej, no i po jakimś czasie doszli do wniosku, że dysponują takimi możliwościami, że ucieczka, która tak naprawdę wówczas jeszcze nie dochodziło na większą skalę do ucieczek z komunistycznej Polski, może im się udać. No i uprowadzili samolot z cywilnego lotniska i tym samolotem uciekli najpierw do Szwecji, a później znaleźli się w Kanadzie, tam rozpoczęli nowe życie. Prosimy pana Jana Rumana, przewodniczącego jury, o odczytanie werdyktu. Nagroda imienia prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w kategorii losy przypadła Mariuszowi Kamińskiemu z Radia Lublin za audycję Margita. Reportaż, który przygotowałem, to jest historia odkrywania losów słowackiej Żydówki Margity Lewi, która trafiła do getta w Końskowoli, 40 km od Lublina, i stamtąd poszła właściwie do pracy do państwa sadurskich, ludzi, którzy mieszkali w Końskowoli. Getto likwidowano i ona po prostu poprosiła ich, żeby ją ukryli. I tam przez rok w stodole chowała się. No i po roku, jak już Sowieci wkroczyli, ona odeszła stamtąd i przysyłała później listy do tej rodziny państwa sadurskich. Później wróciła na Słowację, wróciła do Izraela, tam zmarła. No i przez wiele lat ta historia nie była znana. Margita zmarła w latach 90. Natomiast takim głównym bohaterem jest pan Stanisław Sadurski. To jest syn państwa sadurskich, który, kiedy Margita ukrywała się, miał 10 lat. I praktycznie on całą historię opowiedział, przynajmniej ten etap, kiedy ona się tam ukrywała. Kulminacyjny moment. Ogłoszenie werdyktu jury. Poproszę doktora Marka Lasotę, pełnomocnika prezesa IPN. Wiem, jak ogromnie trudną pracę musiało wykonać jury. Przyszczę oceniać prace, które nie tylko mają wartość warsztatową, nie są dziełami sztuki dziennikarskiej, dziełami reportażu. Przecież każda z tych audycji opowiada jakąś historię, która wyciska łzy. Mam przyjemność i zaszczyt powiedzieć, że tegoroczną nagrodę Grand Prix prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w kategorii wydarzenie otrzymała za film dokumentalny Obława pani Beata Chyży-Czołpińska. To nie Beata na scenie, bowiem orzeczona Beata jest teraz w Londynie i kręci kolejny film. Dyrektor oddziału IPN w Białymstoku, Barbara Bojarnik-Hasberuk.
To rzeczywiście był nasz pomysł, to było nasze zamówienie. Bardzo nam zależało na tym, żeby temat obławy augustowskiej upowszechnić. Najlepszym wydawało nam się sposobem jest dotarcie do widzów poprzez anteny telewizyjne. Ten film był już na antenach ogólnopolskich wielokrotnie pokazywany. Mam nadzieję, że poprzez to, że ten film dociera do tak dużej liczby osób, uda się kiedyś w końcu osiągnąć to, na czym nam bardzo zależy, to znaczy znaleźć miejsca, gdzie pochowane są ofiary obławy augustowskiej. Ten film najpierw pokazuje emocje rodzin ofiar obławy augustowskiej, opisuje historię ludzi, którzy zostali zatrzymani w lipcu 1945 roku. Część z nich wróciła, znaczna część z nich wróciła z tych 7 tysięcy zatrzymanych, ale po 590 co najmniej dwóch ofiarach przepadł wszelki ślad. I rodziny swoich bliskich poszukują do dzisiaj. I to jest o tym opowieść i to jest opowieść o tym, w jaki sposób była poszukiwana prawda o obławie augustowskiej i jakie dzisiaj są ustalenia historyków i badaczy dotyczące obławy augustowskiej, a także prowadzonego śledztwa w sprawie tej zbrodni. Tu mamy do czynienia z kwalifikacją zbrodni przeciwko ludzkości. Celem konkursu Audycja Historyczna Roku jest wyróżnianie i promowanie ambitnej dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej, prezentującej najnowszą historię Polski. Polskie Radio 24. Marek Cynkar zainteresował się likwidacją papierosów i alkoholu pochodzących z przemytu. Udało mu się dostać zgodę na wejście do magazynów Przemyskiej Izby Celnej. Śmierdzi tu tytoniem. Można zaciągać się zapachem. Pożar na mnie grozi. Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Celnej. Faktycznie śmierdzi tu tytoniem, ponieważ znajdujemy się w magazynie, w którym przechowywane są przechwycone podczas kontroli celnej papierosy. Pożar na mnie grozi, ponieważ wszystkie nasze magazyny prowadzone są zgodnie z zasadami BHP. Papierosy znajdują się w workach. Ile tego jest? W tym magazynie można powiedzieć, że jest ich niewiele, ponieważ około 80 tysięcy paczek. Natomiast we wszystkich naszych magazynach w tym momencie mamy około 3 miliona paczek papierosów. A ile macie tych magazynów? Szczegółów na ten temat nie mogę Państwu przekazać. Magazyn ze spirytusem znajduje się nieco dalej. Dokładnie, tak, aby zostały zachowane zasady dotyczące bezpieczeństwa przechowywania tych towarów. To może przejdźmy do tego magazynu. Jest alkohol przejęty na granicy. Janusz Urban, funkcjonariusz celny. Jest alkohol, który został rzucony przypadek na rzecz Skarbu Państwa. Są to m.in. koniaki, wódki czyste, błyskacze i nalewki różnego rodzaju. Czy celnicy zapadają na choroby alkoholowe? Związane z prowadzeniem takiego magazynu? No jasne. Mamy karty oceny ryzyka zawodowego również dotyczące stanowiska prowadzenia magazynu i wśród zagrożeń no nie ma niestety takiej kategorii. Jakie są zagrożenia na tej liście? Lista jest dosyć duża. Wszystkie ryzyka mają odpowiednią kategorię. Może być między innymi skaleczenie, może być uderzenie, przygniecenie, może być upadek z wysokości, przeciążenie układu ruchu mięśniowo-szkieletowego, ponieważ pewne czynności związane czy z przenoszeniem, czy z dostarczaniem towarów do magazynu, wynoszeniem, one są tutaj bardzo różnorodne. Magazyny pękają w szwach, nikotyna jest rakotwórcza, można ją spalić. Wódkę wylewa się do kanału. Stefan Ożga, naczelnik likwidacji towarów w Izbie Celnej w Przemyślu. Te wódkę oczywiście nie wylewa się do kanału. Są na tę okoliczność odpowiednie procedury. Taką procedurą jest niszczenie w firmach specjalistycznych. Jak wódka jest niszczona? Jedną z metod niszczenia wyrobów alkoholowych, tych, których obrót jest zabroniony, jest ich wylewanie albo degradacja w biostabilizatorach odpowiednich. I z takiej metody likwidacji tutejsza Izba korzysta. Papierosy, tak jak powiedziałem, są spalane? Tak, spalane. Nie oczywiście przez naszych funkcjonariuszy celnych, które są również stosowane odpowiednie procedury przeniszczenia. Taka ilość przygotowana przez komisję powołaną przez dyrektora Izby Celnej, ta komisja kwalifikuje te papierosy. Ta komisja uczestniczy przy przeliczeniu i przy przekazaniu do przedsiębiorstw właściwych do tego typu niszczenia tychże wyrobów. Finalnym sposobem niszczenia jest ich spalanie w procesach technologicznych przy obróbce na przykład wyrobów cementowych. Towarów w magazynach przybywa. Jak często jest niszczony? Niszczenie to jest bardzo często, ponieważ wyrobów tak spirytusowych, jak i wyrobów tytoniowych rokrocznie to są miliony paczek, dziesiątki milionów sztuk papierosów i również tysiące litrów alkoholu. Dwa razy na miesiąc średnio. To jest taka średnia, prawda, niszczenia wyrobów. A jaka jest wielkość w skali roku towaru, który ulega zniszczeniu? Więc jeśli mówimy o wyrobach tytoniowych,
tytoniowy średniorocznie niszczymy około 50 milionów sztuk papierosów, natomiast jeśli mówimy o wyrobach spirytusowych, około 10-12 tysięcy litrów alkoholu. Wydawać by się mogło, że jak się coś niszczy, to powstaje strata, tymczasem na tym niszczeniu zarabia Skarb Państwa. W przypadku likwidacji wszystkich papierosów, które zostały zatrzymane w tym roku, możemy powiedzieć, że nasz budżet tylko z tytułu akcyzy nie stracił 27 milionów złotych. Także te kwoty są naprawdę gigantyczne. Te 27 milionów to jest sukces celników z Podkarpacia, czy mówi Pani o skali całego kraju? Zdecydowanie tylko i wyłącznie naszego Podkarpacia. Dla przemytników ten sukces celników jest bardzo bolesny. Relację przygotował Marek Cynkar. A teraz pora na... Informacje dnia w skrócie. Adrianna Salińska-Czaniecka, zapraszam. Premier Beata Szydło i szefowie kluczowych resortów jej rządu lecą do Londynu. Dziś pierwsze w historii polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe mają spowodować, że relacje między naszymi krajami przekształcą się z dobrych w doskonałe, napisało brytyjskie MSZ. Odwiedzą stanowiska dowodzenia, porozmawiają z żołnierzami o ich misji. Dzisiaj do Szczecina przyjeżdżają prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Joachim Gauck. Według oficjalnych planów wizyty Andrzej Duda i Joachim Gauck mają zapoznać się z misją Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, jego zadaniami i statusem. Na koniec planowane jest wystąpienie przed mediami. Wypadek autokaru w miejscowości Krzyżowa koło Żywca. Co najmniej 11 osób zostało rannych. Autokar turystyczny na Śliskiej Nawierzchni wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem. Jak poinformowało Centrum Kryzysowe Wojewody w Katowicach, droga do granicy w Korbielowie jest już przejezdna. W Polskim Radiu 24. Kalendarium. W 1894 roku urodził się Arkady Fiedler. Pisarz, podróżnik, autor reportaży, opowiadań podróżniczych, wojennych. W czasie II wojny światowej żołnierz polskich sił zbrojnych na zachodzie. Brał udział w bitwie o Anglię. W 1946 roku wrócił do kraju i zamieszkał w Puszczykowie pod Poznaniem. Spełniał się w podróżach. Odwiedził Meksyk, Indochiny, Brazylię, Madagaskar. Jak przypomina Magdalena Nierzwiecka z Muzeum Podróżników w Toruniu, wyprawa na Madagaskar miała również charakter polityczny. Była to wycieczka, ponieważ chciał też szukać korzeni i zobaczyć, jakie informacje pozostały po Beniowskim, który w XVIII wieku też na Madagaskarze przebywał i nawet był okrzyknięty królem Madagaskaru. Był Fiedler niezależnym ekspertem wysłanym przez rząd polski, żeby zbadać możliwości kolonizacyjne Polski właśnie na Madagaskarze. Tutaj chodziło przede wszystkim o urodzajność gleby. Gleby były kiepskie, w związku z tym jego raport też był negatywny. Do najbardziej znanych książek Arkadego Fiedlera należą Dywizjon 303, Dziękuję Ci Kapitanie, Ryby Śpiewają w Ukajali, Kanada Pachnąca Żywicą, Orinoko. Zmarł 7 marca 1985 roku. W 1907 roku zmarł Stanisław Wyspiański, jeden z najwybitniejszych artystów okresu młodej Polski. Dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli, autor dramatów Wyzwolenie, Noc listopadowa, Bolesław Śmiały, Warszawianka, Wesele. W wywiadzie dla Polskiego Radia Helena Rydlowa, córka poety Lucjana Rydla, pierwowzoru pana młodego z Wesela, wspominała opowieści o Wyspiańskim, które słyszała od rodziców. Jak mówiła, nie należał on do osób towarzyskich. O, człowiek, który był niełatwy w życiu codziennym, Wyspiański był małomówny, a zwłaszcza jeżeli się jakoś czy gorzej czuł, czy był w ogóle czymś zdenerwowany, czy zatroskany, to tym bardziej się nic nie odzywał. I każdy temat Wyspiański kilkoma słowami zbywał i znowu była cisza. Stanisław Wyspiański jest również twórcą witraży, polichromii, portretów, pejzaży, takich jak Macierzyństwo, Śpiący Staś, Plantę o świcie. 105 lat temu, w 1911 roku, urodził się Albert Harris, pianista i kompozytor, autor tekstów piosenek. Jego najbardziej znana kompozycja to Piosenka o mojej Warszawie, śpiewana przez Mieczysława Foga, oraz słowa do piosenki Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wie, tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. W
1990 roku Margaret Thatcher złożyła rezygnację ze stanowiska premiera w Wielkiej Brytanii. Była najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. Piastowała ten urząd od 1979 roku. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Nauczyciele dwoją się i troją, żeby zachęcić młodzież do czytania lektur. Dużym wyzwaniem jest klasyka, na przykład literatura romantyczna. W pierwszym liceum w Rzeszowie znaleziono doskonały sposób. Uczniowie pod okiem nauczycielek języka polskiego przygotowali widowisko słowno-muzyczne inspirowane dramatem Adama Mickiewicza Dziady, część druga. Nasza reporterka była na prezentacji spektaklu w auli szkolnej. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ciemno wszędzie. Rozmawiam z odtwórcami głównych ról Zosia i Zły Pan Wioski, czyli... Katarzyna Pawłowska, Zosia, klasa pierwsza B. Dominik Hajder, też klasa pierwsza B. I Guślarz. Mateusz Jaworski, druga B. Czy to było trudne, żeby wejść w tę literaturę, żeby wejść w ten tekst, żeby wejść w te emocje, które tutaj bardzo udanie przedstawiliście? Głównym zadaniem było to, żeby nie zagrać postaci, ale nią być. Musieliśmy poczuć to, co ona by czuła i przeżyć to, co ona by przeżyła. Myślę, że w przypadku tych postaci z Dziadów, takich jak Zosia czy Zły Pan Wioski, ale też Guślarz, nie było to łatwe, ale mam nadzieję, że nam się udało. Wy kroki zabrali! A wy przeklęte żarłoki! Chodzę na kroki! Termo żebrze, termo płacze, my tu czarnym korowodem sobie kruki kruchacze. Na początku trzeba było dokładnie przeczytać tekst i właśnie wyobrazić sobie emocje tej postaci, którą się odgrywało. I potem, jak już kilka razy się przeczytało ten tekst, to było coraz łatwiej wejść w tą rolę. Tak. Zosią była dziewczyną z tej wioski. I nie mają was głośne, że choć piękna, nie chciałam zamiast. Tak? 15 przejgraszy wiosnę? Umarłam, nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Pani dziecko brało udział w tym spektaklu. Mój syn był guślarzem, Monika Jaworska-Samul. Ja jestem bardzo wzruszona. Widziałam go w tej roli po raz pierwszy. W ogóle w takiej dużej roli teatralnej. I naprawdę nie sądziłam, że tutaj w szkole uda się odkryć u niego taki talent recytatorski. Gdy nic tobie nie pomoże, pijże sobie pręć nie może. Nie bierzesz jadła, napoju, zostawmy nas w spokoju. A kiedy? Brawurowa rola guślarza, kogoś, kto porządkował ten świat przedstawiony tutaj przez was w spektaklu. Najciężej było mi się zmotywować, żeby wziąć scenariusz do ręki i po prostu zacząć czytać, bo jak zacząłem, już było z górki. To zejdźmy teraz na ziemię, żeby popatrzeć na ten spektakl z punktu widzenia uczniów, którymi jesteście, was i także waszych kolegów. Taka forma kontaktu z wielką literaturą to jest chyba genialny sposób na to, żeby tę literaturę polubić. Pamiętam, że jak za pierwszym razem w gimnazjum musiałem przeczytać drugą Księgę Dziadów, którą właśnie wystawialiśmy. Miałem taką blokadę, że bardzo nie chciałem czytać Mickiewicza, bo usłyszałem od znajomych, że Mickiewicz jest B. Sięgnąłem po tę lekturę, bo tak czy siak musiałem. Natomiast nie miałem jakiejś motywacji głębszej, żeby ją przeczytać. Natomiast kiedy przyszło mi to wystawiać, kiedy pani mi zaproponowała właśnie, żebym zagrał guślarza w Dziadach, postanowiłem bardziej się zagłębić w Mickiewicza, przeczytałem całą drugą księgę. Troszeczkę mieliśmy okrojoną, żeby było łatwiej ją wystawić. I zdecydowanie dużo bardziej mi się podobało samo przedstawienie całego tego rytuału Dziadów, po tym, kiedy mogłem wejść w skórę guślarza. I to jest naprawdę świetne doświadczenie, żeby zrozumieć książkę. Małgorzata Byszuk i Jolanta Radwan, nauczycielki języka polskiego. To była nietypowa lekcja. Marzyłoby się paniom, żeby więcej takich lekcji można było organizować. U nas w szkole jest bardzo dużo takich sytuacji. Koleżanki też działają w tak zwanych teatrach obcojęzycznych. Także nasza młodzież pełni może swoje talenty tutaj rozwinąć. Na pewno integracja młodzieży między sobą, bo przecież też spędzają wtedy młodzi ludzie bardzo wiele czasu. No i też inspiracja do sięgnięcia, a jak inne teksty, może też mi się spodobają, może też można by było przygotować taką inscenizację. Przychodzą, pytają, sami znajdują teksty. Bardzo chcieliby zagrać Szekspira, przygotować Sen nocy letniej. Wszystko przed nami. Licealiści z Rzeszowa w widowisku inspirowanym Dziadami Adama Mickiewicza. Te relacje przygotowała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Polskie Radio.
Radio 24. Redaktor w reżyserii Pawła Wróbla zdobył Złotego Sędziwoja podczas pierwszego festiwalu filmowego Nowe Kino Nowy Sącz. Srebrną statuetkę otrzymał film Light Juda w reżyserii Martina Rata, brązową film Czułość wyreżyserowany przez Emilię Zielonkę. Konkursowy przegląd był poświęcony krótkometrażowym filmom fabularnym. Był okazją do zaprezentowania się studentom szkół filmowych, twórcom niezależnym i ofowym. W przeglądzie wzięło udział w sumie 18 krótkich fabuł z kilkudziesięciu nadesłanych. Wstępnej selekcji dokonał reżyser i scenarzysta Robert Gliński, dyrektor artystyczny wydarzenia. Zwycięzca festiwalu Paweł Wróbel nie mógł osobiście odebrać nagrody, wysłał filmik z podziękowaniem. To jest coś niewyobrażalnego dla mnie. Zaczynaliśmy w bardzo trudnych warunkach. Ten film jest pracą dyplomową w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie, która jest szkołą policjalną, nie jest typową szkołą filmową. Nie mogliśmy liczyć więc na żaden budżet, wszystko musieliśmy załatwiać sami. A temat telewizja, czyli newsroomy, biurowce, szklane przestrzenie i highlight jest chyba niemożliwe do zrobienia bez dobrych warunków budżetowych. A my zrobiliśmy ten film za 2520 zł i jakoś się udało, więc chciałem po prostu podziękować bardzo jury. Był to mój pierwszy film. Mam nadzieję, że każdy następny będzie lepszy. Przewodnicząca jury Kinga Dębska. Ten film, mimo w sumie prostej formy, bo to czuć, że ten film nie jest dofinansowany, pokazuje jakieś takie oko reżyserskie, umiejętność narracji, dużo pomysłów takich fantastycznych, zupełnie taką świeżość i dotyczy, myślę, wszystkich, bo ten film jest taką kpiną, drwiną, tragikomiczną z tego, co się dzieje naokoło nas w mediach, ale z takim przymrużeniem oka, dystansem i z taką mądrą refleksją, ale nie podaną w nudnej formie, tylko właśnie w nienudnej. Wręczyć Srebrnego Sędziwoja Martinowi Ratowi za film pod tytułem Light Juda. A nagrodę w imieniu Martina Rata odbierze pan Jan Seweryn, autor scenariusza i zdjęć. To jest pewna motywacja i dużo wsparcia tutaj, zdecydowanie. To jest thriller, ale taka komedia thrillerowa, to jest dla rozrywki totalnie. Zawsze najtrudniejszy jest scenariusz tak naprawdę. Krótka forma nie jest taka oczywista dla widzów i w ogóle, więc takie festiwale są bardzo dla nas ważne, żeby pokazać nasze filmy, żeby się też uczyć dalej i żeby po prostu właśnie dostać wsparcie, żeby robić kolejne. Jest bardzo trudne przejść z krótkiej formy do długiej, ale po to tak naprawdę jest ta krótka forma, żeby się sprawdzić. I żeby producentowi pokazać, patrz, ja tak opowiadam. I wtedy ten producent to zobaczy i mówi, słuchaj, no może spróbujmy razem zrobić film. Robert Gliński, reżyser filmowy, artystyczny, dyrektor festiwalu w Nowym Sączu. Filmy, które wygrały, to są filmy dobre, ale inne filmy, które nie wygrały, też były bardzo dobre. Te filmy, które były w konkursie, każdy reprezentował jakieś spojrzenie na świat, były zrozumiałe. To nie jest tak łatwo zrobić film, który byłby zrozumiały, byśmy wiedzieli, o co chodzi. I starałem się takie właśnie filmy wybrać, które możemy oglądać, które mają jakąś historię, tą historię możemy zrozumieć. Więc filmy były różne i to była siła tego festiwalu. Summa summarum, ja myślę, że jestem taka zbudowana, że to młode kino jest intensywne, jest ciekawe. Są ci ludzie emocjonalni, bo czasami nam się wydaje, że się odkleiliśmy emocjonalnie od tego młodszego pokolenia. Już nie mamy o czym gadać, a się okazuje, że mamy o czym gadać. Tylko oni używam troszkę innego języka, innych sposobów. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Na pewno jest ważne, żeby filmy robić i żeby one miały widzów i żeby o nich rozmawiać. I ten festiwal właśnie te role spełnia. A statuetka Sędziwoja nawiązuje do nazwiska królewskiego alchemika związanego właśnie z sądecczyzną. Zwycięzcy otrzymali dodatkowo nagrody pieniężne. Wysłuchaliśmy relacji Moniki Chrobak. Zapraszamy do słuchania Polskiego Radia 24, na przykład dziś po godzinie 9 wydarzenia dnia w gospodarce. Po czarnym piątku przychodzi cyberponiedziałek, czyli wielkie wyprzedaże w sklepach internetowych. W tym roku ze względu na słaby kurs złotego zakupy w zagranicznych sklepach nie będą tak atrakcyjne. Tymczasem w Polsce e-sklepy cały czas zyskują na znaczeniu i to jak zyskują. I o tym wydarzenie dnia w gospodarce dziś w Polskim Radiu 24 po godzinie 9. A teraz zbliża się 6:30. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Celińska-Czaniecka, zapraszam. W Londynie odbędą się dziś polsko-brytyjskie konsultacje pod przewodnictwem szefowych rządów obu krajów.
Beaty Szydło i Tilly Zinei. Wśród tematów kwestii rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa, zabezpieczenia społecznego, edukacji i wojskowości, a także problemy Polaków na Wyspach Brytyjskich. Premier Beata Szydło i Theresa May spotkają się też z Polonią. Razem z szefową polskiego rządu w konsultacjach wezmą udział m.in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Do Szczecina przyjeżdżają prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Joachim Gauck. Według oficjalnych planów wizyty Andrzej Duda i Joachim Gauck mają zapoznać się z misją Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, jego zadaniami i statusem. Na koniec planowane jest wystąpienie przed mediami. Stacjonujący w Szczecinie korpus w tym roku awansował na jednostkę wysokiej gotowości i ma być gotowy do działania w ciągu 48 godzin i odpowiadać na każde zagrożenie. Obecnie w koszarach bałtyckich w Szczecinie stacjonuje około 400 żołnierzy z 25 państw. Będą zmiany w programach dostarczenia mleka i owoców dla najmłodszych uczniów. Chodzi o unijne programy Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole. Obie akcje od przyszłego roku mają być ze sobą połączone. Celem jest dotarcie do większej liczby szkół podstawowych oraz wzrost spożycia zdrowych posiłków w trakcie nauki, wyjaśnia szef Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski. Trwają prace związane z wydawaniem odpowiednich rozporządzeń i stworzeniem odpowiedniej strategii w celu wdrożenia połączonych programów. Te programy są to programy unijne, więc na poziomie unijnym powstała decyzja, aby połączyć te programy i żeby były realizowane wspólnie jako jeden program szkolny. Dzięki tym akcjom w poprzednim roku szkolnym świeże produkty trafiły do 1 300 000 najmłodszych uczniów w Polsce. O 12 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie uczczona zostanie pamięć o Ryszardzie Kaczorowskim z okazji 97. rocznicy jego urodzin. Gniewomir Rokosz-Kuczyński, dyrektor generalny Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej i Samorządu Terytorialnego, mówi, że Ryszard Kaczorowski jest symbolem II Rzeczpospolitej. Przyszedł na świat, gdy ona odzyskała niepodległość. Przeszedł cały szlak tłaczy, który dotknął miliony ludzi, którzy w 1939 roku zostali wyrywani ze swoich domów przez nawałę hitlerowską i bolszewicką. Ryszard Kaczorowski to chluba naszego kraju, przykład niezwykłego patriotyzmu. Człowiek, który całe życie poświęcił służbie Polsce bezinteresownej na emigracji. Ryszard Kaczorowski zginął w katastrofie smoleńskiej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Połączyliśmy się z naszym amerykańskim korespondentem, Jan Pachlowski, Miami, Floryda. Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie, dzień dobry. Florydy od Kuby dzieli zaledwie 150 kilometrów. No i właśnie w tym amerykańskim mieście mieszka największa kubańska społeczność w Stanach Zjednoczonych. Jak Kubańczycy zareagowali na śmierć Fidela Castro? To było niespodziewane. To był piątek wieczór przed północą. Wydawało się, że taki dzień jak każdy przed weekendem i wtedy najważniejsze amerykańskie stacje informacyjne przerwały swoje programy i poinformowały właśnie o tym, że Fidel Castro nie żyje. Kubańczycy z Miami, gdy tylko dowiedzieli się właśnie o śmierci Fidela Castro, to może wydawać się nawet dziwne, ale oni wyszli na ulicę świętować. Tłum zgromadził się przede wszystkim w dzielnicy Little Havana i można było odnieść wrażenie, że na ulicach Miami trwa karnawał. Kubańczycy z Florydy nie kryją. W dalszym ciągu, pomimo że to już minęły praktycznie 3 dni od śmierci Fidela Castro, Kubańczycy właśnie z Florydy nie kryją swojej radości z powodu śmierci dyktatora. Jak wyglądała dzielnica Little Havana, bo to przecież serce kubańskiej społeczności, nie tylko w Miami, ale w całych Stanach Zjednoczonych. To takie symboliczne miejsce właśnie amerykańskich Kubańczyków. Wiele osób tańczyło, uderzało takie specjalnie przyniesione patelnie na te okazje, czy garnki, żeby był taki odgłos naokoło, grała latynoska muzyka.
Wśród setek, myślę, że nawet już potem tysięcy ludzi w Little Havana wielu przyszło właśnie z kubańskimi flagami. Kubańczycy podkreślają, że te wydarzenia właśnie ostatnich kilkunastu godzin mają dla nich bardzo emocjonalne podejście. W Miami w weekend wiele kubańskich restauracji otwartych było do białego rana, a w piątek właśnie w nocy z soboty na niedzielę część ludzi wyszła wyrażać swoją radość wprost łóżek, nawet proszę sobie wyobrazić, nie ściągając piżamy. Kubańczycy podkreślają, że odejście Fidela Castro wywołuje u nich takie słodko-gorzkie reakcje i podkreślają, że to historyczny moment, ale najważniejszym w tym wszystkim jest to, że jest to zwycięstwo demokracji, takie oczywiście symboliczne. Z mikrofonem Polskiego Radia 24 wybraliśmy się oczywiście do dzielnicy Little Havana w Miami i posłuchajmy właśnie reakcji Kubańczyków, którzy dowiedzieli się o odejściu dyktatora Fidela Castro. Nie lubię Fidela Castro. Kocham przemiany demokratyczne, jakich doświadczam w USA. Teraz się czuję jakaś taka silniejsza. Ja przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, jak byłam młoda. Wtedy Castro zniszczył nasze życie. Jednak teraz zdecydowaną jego większość